Każdy z nas od czasu do czasu negocjuje. I tak naprawdę nieistotne, czy ktoś jest zawodowym negocjatorem, czy tylko amatorsko od czasu do czasu musi w swoim życiu negocjować, warto znać kilka podstawowych technik negocjacyjnych. Przedstawię Wam cztery takie techniki. Pamiętajcie jednak, że techniki nie wygrywają negocjacji. W negocjacjach niesamowicie ważne są takie elementy jak przygotowanie, jak odpowiednia batna, jak odpowiednia, skuteczna komunikacja, a same techniki tylko uzupełniają ten proces, dodają pewnego aspektu psychologicznego i pewnego aspektu wywierania wpływu w negocjacjach. Są bardzo ważne, ale nie jedyne. Są bardzo ważne, ale nie wygrywają negocjacji bez nas. Zaczynamy. Pierwsza technika to próbny balon. Częstym problemem w negocjacjach jest brak rozeznania w tym, jakie są prawdziwe cele i aspiracje drugiej strony. Przykładowo, kupujący nie wie, jaka jest prawdziwa cena, jaką zaakceptuje sprzedający. Warto wtedy wysłać tzw. próbny balon. To takie narzędzie do sprawdzenia, czego w rzeczywistości oczekuje druga strona w negocjacjach. Przykładem użycia próbnego balonu jest sytuacja, w której, dajmy na to, sprzedający chce nam sprzedać samochód za 60 tysięcy złotych. My jesteśmy nawet gotowi ten samochód kupić, ale wysyłamy próbny balon, pytając go, czy gdybyśmy dzisiaj do, załóżmy, godziny 19 zebrali 50 tysięcy, to czy byłby gotów dzisiaj ten samochód nam sprzedać? No i jakby mamy kilka dróg. Sprzedający może odpowiedzieć na przykład, że tak, jeżeli uda nam się zebrać tak szybko, to bez problemu nam ten samochód sprzeda. To jest jednak trochę w sferze marzeń. Prawdopodobnie sprzedający też będzie chciał trochę ponegocjować, więc powie, zakładam coś w rodzaju, jeżeli uda Ci się zebrać pieniądze do godziny 19, to sprzedam Ci ten samochód za 55 tysięcy. I dzieje się ciekawa rzecz, ponieważ wiemy, że sprzedający jest gotowy sprzedać nam ten samochód za 55 tysięcy złotych. To już staje się pewnym punktem odniesienia. Punktem odniesienia do kolejnych negocjacji, czyli to taka technika wprowadzająca. To teraz trochę jak się przed tym bronić. Pierwsza technika jest dla osób z niezłym talentem aktorskim, więc jeżeli potrafisz nieźle grać, potrafisz nieźle udawać, to ta technika jest dla Ciebie. Ktoś puszcza w Twoją stronę próbny balon, dajmy na to, mówię o tych 50 tysiącach, a Ty udajesz oburzenie i mówisz z udawanym, ale wyglądającym na prawdziwym szokiem na twarzy: nie no, chyba pan zwariował, to jest niemożliwe, żeby za taką kwotę sprzedać tak dobry samochód. Nie ma takiej opcji. Druga opcja jest dla osób zdecydowanie wyważonych, czyli stwierdzenie, że ta oferta po prostu nie leży w sferze, jakiej oczekujemy. Czyli sprzedający puszcza próbny balon, mówi o 50 tysiącach, a my stwierdzamy, że 50 tysięcy zdecydowanie nie mieści się w naszych widełkach. Trzecia opcja obrony przed próbnym balonem to opcja, dajmy na to, dla handlowców, dla takich profesjonalnych handlowców, którzy mogą stwierdzić, że ta oferta nie jest do zaakceptowania i podkreślić zalety tego, co aktualnie sprzedajemy. Czyli znowu, kupujący stara się puścić w naszą stronę próbny balon, mówi o 50 tysiącach, a my stwierdzamy, że 50 tysięcy to jest zdecydowanie zbyt mało za tak dobry samochód i podkreślamy zalety, jakie ma ten samochód, co przekłada się na cenę 60 tysięcy. Nie 50 i nie 55. Druga technika ma dosyć specyficzną nazwę, ponieważ nazywa się zdechła ryba. I chodzi w niej mniej więcej o podrzucenie właśnie takiej zdechłej ryby, czyli pewnego obiektu, który już z daleka śmierdzi i nie pasuje drugiej stronie. I dokładnie to robimy, używając tej techniki. To znaczy, w procesie negocjacyjnym podrzucamy nagle coś, co dla drugiej strony jest zdecydowanie nie do zaakceptowania, nie pasuje tej drugiej stronie. Ważne jednak, żeby dla nas nie miało to totalnie znaczenia, ale udajemy oczywiście, że znaczenie ma. To znaczy, podrzucamy tę zdechłą rybę, druga strona reaguje oporem, my mówimy: ojej, no ale nam bardzo zależy na tym, żeby to zostało spełnione. Druga strona dalej reaguje oporem, a my wtedy mówimy: ok, to mogę się zgodzić na to, aby tej rzeczy nie negocjować albo aby te warunki nie zostały spełnione, pod warunkiem, że w tym i w tym miejscu pójdziecie, dajmy na to, na kompromis albo na pewne ustępstwa. No i dzieje się ciekawa rzecz, bo dzięki użyciu tej zdechłej ryby jesteśmy w stanie wynegocjować jakieś rzeczy z innej sfery tych negocjacji, a druga strona totalnie nie zdaje sobie z tego sprawy.
Broniąc się przed zdechłą rybą, mamy tak naprawdę dwie opcje. Pierwsza to podrzucenie własnej zdechłej ryby i zdecydowanie się na wycofanie jej dopiero wtedy, kiedy druga strona wycofa swoją zdechłą rybę. Ale takie negocjacje trochę śmierdzą, więc tutaj bym zdecydowanie uważał. Druga opcja to akceptacja żądania, ale tylko w przypadku zaakceptowania jakichś dodatkowych korzyści, czyli pod pewnymi warunkami. Trzecia technika to tak zwana nagroda w raju i tutaj trzeba przyznać, że nazwa jest zdecydowanie dobrze dopasowana, a polega to na tym, że podrzucamy jakieś nasze dodatkowe oczekiwania drugiej stronie i obiecujemy, że jeżeli ta druga strona spełni te nasze oczekiwania, to jej się w jakiś sposób odwdzięczymy w przyszłości, czyli ta druga strona dostanie za to jakąś nagrodę w przyszłości. W przyszłości właściwie nie do końca określonej, nie do końca możliwej do sprawdzenia, no ale brzmiącej całkiem serio. Przykładowo, rozmawiając z jakąś firmą i ustalając kwestię kontraktu, możemy na przykład poprosić o jakąś dodatkową zniżkę, oferując w zamian dużo zamówień w przyszłości. Nie spisujemy tych zamówień na papierze, nie nagrywamy tego, tylko obiecujemy, że na pewno jeżeli taką i taką zniżkę dostaniemy, to w przyszłości będziemy dużo w tej firmie zamawiać. Czy będziemy? Nie wiadomo. Czy to etyczne? To już pozostawiam Wam do zastanowienia się. Sposobem przeciwdziałania tej technice jest oddzielenie tego, co negocjujemy dzisiaj, od przyszłych kontraktów. Czyli fajnie, bardzo się będę cieszył, jeżeli będziecie zamawiać u nas i będziecie zamawiać dużo i będziemy stałymi współpracownikami, ale aktualnie negocjujemy ten kontrakt. Ostatnia technika na dzisiaj, czyli technika czwarta, to sprzedaj tanio, zdobądź reputację. Myślę, że nieraz spotkaliście się z taką techniką, szczególnie wtedy, kiedy rozpoczynaliście jakieś swoje pierwsze działania zawodowe. Można wtedy na przykład spotkać się z osobami, które będą chciały, żebyśmy zrobili coś taniej, oferując nam, że dzięki tej współpracy zdobędziemy wspaniałe doświadczenie, będziemy mogli pochwalić się jakimś super klientem, dużą firmą itd. To jest bardzo często używana technika przez osoby dużo bardziej doświadczone względem osób zdecydowanie mniej doświadczonych, jak i przez duże firmy, dajmy na to jakieś olbrzymie korporacje, względem małych, jednoosobowych często działalności gospodarczych. Uważajcie na tę technikę, jest bardzo częsta, a w internecie nazywają ją czymś w rodzaju zrób to za portfolio. Jak sobie poradzić z tą techniką? Przede wszystkim znajdź swoją wartość, mieć dobrze przemyślane swoje wartości, na przykład swojej firmy, mieć dobrze przemyślane swoje wartości osobiste, znać wartość tego, co oferujemy, czyli inaczej mówiąc, bardzo dobrze przygotować się do negocjacji. No i wracamy do punktu wyjścia, czyli techniki są ważne, ale przygotowanie do negocjacji jest jednak zdecydowanie ważniejsze. Przygotowujcie się do negocjacji. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze wysłuchanie. No i cóż, widzimy się w następnym filmie.